Już mają dosyć tego PiS-u. Niestety, musi się napracować trochę. Ten PiS to nie ma tak. Trzeba się napracować, a dopiero potem następna władza. Kupi się tylko w miejscach strzeżonych. Ela zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie trzymanymi szlakami. Czy wiesz już wszystko? By wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj. Bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To pistolet podkrył do pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocnik stężenia. Zawsze po wysiłku, czy coś jest, prawda? Bardzo przesuszoną skórę. Lenolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je. A w ogóle też taki jeden lepszy. Zalił tymi książkami. Bo poszedł spać do tych Regenerum. To się węczył. Nowy magazyn to nie wnętrze już sprzedaży. A w nim zachwycające wnętrze. Tam łóżek mają nie mają najnowsze światowe trendy w urządzeniu kuchni, a także konkurs. Do wygrania francuski skuter Peugeot Django Nie, tam jak idziesz ze świeciami, tam z tamtej strony pochodzisz, po ludzie przechodzą przed. Ja dobrze, lepiej wiem, jak ty, kiedy ja to robię, co wiem. A to nie trzeba codziennie. Ale ja codziennie korzystam z świeci. Oczywiście, się nie stoi tam, jest świeciczka, tutaj jest profesor. Z przedawienia nic się nie dotwarzy? Przecież nie jesteś na niej skazany. Przedawienia powstają w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Nie ma żadnych królewiczy. Ludzie przechodzą cały czas. Cały czas. Cztery bloki. A często jak spojrzeć przez okno... Ale jak deszcz pada, to wiesz, pół godziny nikt nie wie. Ale teraz deszcz nie pada. Po co robić problem? Ale to tak jest. Nie ma. Odkryj Labotek Tom. Po co narzekać? Lato jest przyjemnie. Butelki zbierać takie dwulitrowe. Ze dwie, trzy butle już masz ile wody. Zaoszczędziłaś się ze źródełka. 7.41, Filip Kekusze, zapraszam dziś w Sejmie drugie czytanie kolejnego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten projekt ponownie budzi uwagę na zastrzeżenia Krajowej Rady Sądownictwa i Rzecznika Praw Obywatelskich, który w tej sprawie napisał list do marszałka Sejmu z prośbą o uwzględnienie tych uwag. O niektórych niekonstytucyjnych zapisach mówił przez w kanałku znaleziono, wszędzie znaleziono. Prezydent Rzeczpospolitej będzie podmiotem, od którego woli będzie zależało postępowanie dyscyplinarne sądu. Prokurator generalny i prezydent będą mogli decydować. Tu zamordowali, bo też w kanałku leżało Janek Kuchy. Konkretną sprawę ma rozstrzygać. Stała na ławce, to jej łebo obecna się kierowała. Może zgłosić sprzeciw na 3 miesiące. Ma być odroczona rozprawa. Na studiu jest już kolejny gość, Dominik Wielowiecki, Magdalena Wielowiecki, dyrektor biurowca i prezydenta. Będą kolejne operacje wszczepienia stymulatorów pacjentom w śpiączce. Po udanych zabiegach z maja lekarze ze Szpitala Klinicznego w Olsztynie przygotowują się do kolejnych. Stymulatory mają poprawić jakość życia pacjentów w śpiączce. Po kilku tygodniach od majowych operacji zaobserwowano sygnały, że stan operowanych osób się poprawił. Staruszkowie butelki kłuczą do źródełka, potem wóz, 8 butelek i co jedzie i w domu ma płodę.
stymulatory wszczepiono 4 osobom, trwa rekrutacja kolejnych pacjentów. Ale myśli, bo to ona wie, że ona za to płaci. Się do zabiegu. A to jak to inny zapłaci, to ona nie myśli. Sonda Juno, która ma zbadać Jowisza i jego okolice, dotarła właśnie do celu. Naukowcy z amerykańskiej agencji kosmicznej poinformowali, że urządzenie weszło na orbitę planety i ma po niej krążyć przez rok. W tym czasie Juno będzie przesyłać najlepsze, jak dotychczas, zdjęcia Jowisza. Zbada też jego gazowe wnętrze i atmosferę. Kiedy spełni swoje zadanie, ma zanurkować w atmosferę Jowisza i tam spłonąć. Jeszcze ważna informacja dla kierowców, utrudnienie na S8 między węzłami Barska a Kobiesy w Łuskiem. Busu wypadł z pasa ruchu i dachował, dwie osoby zostały ranne. Prawy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany, samochody jadą pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać 2 godziny. Pogoda. Sporo słońca dziś nad całą Polską. Na zachodzie kraju będą po południu przechodzić burze z gradem, na krańcach północnych także przelotny deszcz, a na termometrach 21 stopni w Białymstoku, 22 w Trójmieście, 24 w Warszawie, Poznaniu i Gorzowie, 25 w Lublinie, Katowicach i Łodzi, 26 w Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia TOK FM jest Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Czy na zbliżającym się szczycie NATO w Warszawie o coś będziemy jeszcze walczyć, czy właściwie wszystko już jest ustalone? Ostateczne decyzje zostaną podjęte prawdopodobnie podczas pierwszej sesji, która się odbędzie w piątek w godzinach popołudniowych, aczkolwiek negocjacje, jak pani redaktor doskonale wie, trwały od wielu miesięcy. Właściwie większość spraw, o które walczyliśmy, które były naszymi priorytetami, mam nadzieję, a nawet przekonanie, że osiągniemy. Osiągniemy to, na czym nam najbardziej zależało, czyli mówiąc górnolotnie, nie mówią NATO, na tym, żeby NATO weszło w końcu do Polski, tak jak mówił wielokrotnie pan prezydent. Trzeba wykonać. NATO jeszcze do końca faktycznie, realnie do Polski. A jak jest prezydent, to trzeba trochę szacunku dla prezydenta. Dolina, w Polsce, w krajach bałtyckich. Ale też chodzi o pewną zmianę retoryki, mentalności państw członkowskich sojuszu, żeby NATO stało się tą organizacją, którą było wiele lat temu. Organizacją skupioną przede wszystkim na obronie własnego terytorium i bazującą na zasadzie lojalności i solidarności między partnerami. Ale prezydent miał większe ambicje, to znaczy chodziło o to, żeby unieważnić akt stanowiący NATO Rosję z 1997 roku, który zawiera zobowiązanie, że na terenach nowych członków nie można rozmieszczać sił sojuszu. Istnieje spór między członkami NATO na temat właśnie tego dokumentu. Z 1997 roku, pamiętajmy, że został on podpisany jeszcze za czasów prezydentury Borysa Jelcyna. To jest stosunek do NATO, czy szeroko rozumianego Zachodu, był zupełnie inny niż stosunek obecnego prezydenta Rosji. Wtedy rzeczywiście wydawało się, że NATO jest w stanie nawiązać współpracę z Rosją. I to nawet na poziomie militarnym. Potem dosyć szybko te mrzonki zostały rozwiane, więc ten dokument w takim sensie geopolitycznym rzeczywiście stracił rację bytu. Natomiast w sensie prawnym oczywiście nie, ponieważ trudno jest dzisiaj udowodnić, że Rosja złamała te zobowiązania, które zostały zapisane w tym dokumencie. Nie sposób z kolei z punktu widzenia Rosji udowodnić, że NATO łamie ten dokument, prawda? Rozmieszczając nie na stałej zasadzie, tylko na zasadzie rotacyjnej swoje wojska w krajach, w nowych krajach członkowskich NATO. Więc ten dokument z jednej strony możemy twierdzić i zarzucać Rosji, że złamała te zobowiązania, zajmując Krym i wysyłając swoje wojsko na wschodnią Ukrainę, ale jakby rozmowa na temat tego dokumentu, tak zwanego aktu założycielskiego Rosja NATO, jest w tym momencie dużo mniej istotna. Najważniejsze jest to, żeby NATO, niezależnie od tego... Ma pan poczucie, że NATO jest takie nazbyt zachowawcze w stosunku do Rosji? Ma pan takie stanie? NATO jako organizacja nie być. Może niektórzy członkowie NATO. Na tym polega właśnie największy dzisiaj problem sojuszu, co słyszeliśmy raptem kilka tygodni temu z niektórych polityków zachodnich, którzy twierdzili, że ćwiczenia Anaconda, które odbywały się w Polsce, to jest takie potrzęsanie szabelką.
i zupełnie niepotrzebne drażnienie Rosji. Głos zupełnie niepotrzebny, zaskakujący. Frank Waldenstein został bardzo skrytykowany przez media. Nie tylko przez media, ale proszę zwrócić uwagę, że jednak wydaje się, że się pogłębia spór. Znaczy nie moją rolą jest oczywiście ocenianie wewnętrznej polityki niemieckiej, ale pozwolę sobie na stwierdzenie, że chyba pogłębia się spór między Ministrem Spraw Zagranicznych Niemiec a panem kanclerz. Przygotowywany jest kolejny konflikt wokół tego słynnego już dokumentu 9-stronicowego zarysowującego wizję Unii Europejskiej, podpisanego przez pana Steinmeiera i ministra spraw zagranicznych Francji Jean-Marc'a Ayrault, od którego to dokumentu Angela Merkel de facto się odcięła wręcz ostentacyjnie, więc to chyba dobrze dla nas. Musimy dążyć do tego, żeby sojusz nie był sojusz północnoatlantycki. Nie był wyłącznie paktem, sojuszem polityków i wojskowych. Po dziewiątej, nie dzisiaj po dziewiątej. Sojuszem prezydentów, takie stukania, pukania, to żeby był sojuszem rzeczywistym państwa. Żeby znów wrócić do tego... Nie chodzi się, nie pokazuje się. Jesteś nie u siebie w domu, to się chodzi cicho. To się nie pokazuje, to się nie reklamuje. Się z gościem, to trzeba umieć zachować się. Działania sojuszu Rosja wyśle dwie dywizje pancerne. My będziemy mieć jedną, to oni wyślą dwie. Przypomnę, że rosyjscy politycy najwyższego szczebla za każdym razem, kiedy NATO podejmuje taką, a nie inną decyzję na temat wzmocnienia swojej wschodniej flanki, kiedy Finlandia mówi o tym, że być może kiedyś przystąpi na NATO, kiedy Duńczycy mówią o swoim zaangażowaniu większym w tę czy inną operację NATO, to za każdym razem te kraje są zastraszane tak naprawdę przez rosyjskich przywódców. Tu nie chodzi wyłącznie o krytykę, nie chodzi o zwykły konflikt dyplomatyczny. Rosja od dłuższego czasu stosuje zasady zastraszania swoich sąsiadów de facto w Europie. I to jest najbardziej niepokojące. Rosja zresztą widać wyraźnie, że traci swoje wpływy ekonomiczne i niestety wydaje się, że czuje się trochę jako taki niedźwiedź zapędzony do narożnika i stąd te gwałtowne reakcje. To jest retoryka absolutnie niedopuszczalna, ale myślę, że państwa członkowskie NATO, najważniejsi politycy sojuszu już się do tego przyzwyczaili. Wiedzą doskonale, że więcej w tym rzeczywiście pustych gruźb, więcej buńczuczności niż realnego zagrożenia. Panie dyrektorze, chciałam porozmawiać o decyzji prezydenta, który odmówił nominacji sędziów, mimo że Krajowa Rada Sądownictwa takie wnioski złożyła. I główny zarzut jest taki, że nie było uzasadnienia tej decyzji. Na przykład jeden z sędziów zasłynął głównie tym, że nie uwzględnił wszystkich żądań Jarosława Kaczyńskiego w procesie z Januszem Palikotem. I może powstać takie wrażenie, że władza wykonawcza po prostu nie nagradza tych sędziów, którzy zrobili coś przeciwko tej władzy. W Gazecie Wyborczej pani Macierzystej ukazał się tekst Ewy Sielecki na ten temat, gdzie Wasielecka wymienia wszystkich tych sędziów wspomnianych przez panią. No i właśnie jeden sędzia miał ten proces, Kaczyński-Palikot. Mówi pani o jednym z nich, a cała reszta jakby ich działalność nie miała specjalnego związku z taką czystą polityką, więc trudno im tutaj zarzucić, czy też prezydentowi zarzucić, że kierował się wyłącznie względami politycznymi. Jeżeli jakiś sędzia gdzieś, kiedyś, w jakimś procesie, w którym uczestniczył ten czy inny polityk PiS-u. Jeżeli nie ma uzasadnienia decyzji, ale nie to nie może wiem, być, panie redaktor, uzasadnienia, ponieważ prezydent nie może, zgodnie z prawem, opiniować sędziów zgłaszanych przez Krajową Radę Sądownictwa, natomiast może odmówić ich powołania. Ale przedstawiciele władzy wykonawczej mogą zgłosić swoje zastrzeżenia już na etapie zgłaszania tych kandydatów, a to się nie stało, jak twierdził pan tutaj prezydent. Nie może opiniować sędziów zgłaszanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Ale mogą uczestnicy obrad Krajowej Rady Sądownictwa, tam są przedstawiciele władzy wykonawczej, mogli tam przedstawić swoje zastrzeżenia. Pani redaktor, to jest osobista prerogatywa prezydenta zapisana w Konstytucji. Pan prezydent może nie powoływać. Może powołać, ale nie musi powoływać sędziów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. No tutaj trwa dyskusja, ale powiedzmy, że może. Ale może się odbyć. Nie boi się pan takiej sytuacji, że jest urzucony sędzia dlatego, że wydał wyrok niezgodny z oczekiwaniami polityków rządzących? Ale to nie jest prawda, pani redaktor. Ten jeden przypadek wskazuje, że to prawda jest. Może i wskazuje w pani mniemaniu, ale to nie jest prawda. To nie jest tak, że pan prezydent odmówił powołania tych sędziów z powodów politycznych.
Panie dyrektorze, czy pan nie niepokoi się faktem, że w nowym planie premiera Morawieckiego nie jest jasno powiedziane, jak będą dzielone aktywa OFE pomiędzy obywateli? I być może jest tak, że wszyscy dostaną porówno. To znaczy, że ci, którzy oszczędzali w OFE na własny rachunek, sądzili, że to jest już kapitał emerytalny, trochę zostaną wystawieni do wiatru. Czy pana to nie niepokoi? Ten program jest, to widzę teraz wicepremiera Morawieckiego w gościu poranka w telewizji TVP Info, wyjaśnia szczegóły tego programu. Ale na to pytanie nie odpowiada właśnie ciągle. Dlatego, że ten program, mam wrażenie, nie jest do końca dopracowany. On jest i tak bardzo szczegółowy, jak na nasze polityczne obyczaje. Ale to jest jednak kluczowe pytanie, które tak, obywatele sobie zadają. Nie sądzę, żeby obywatele, przy całym szacunku, mieli aż tak głęboką wiedzę, żeby sobie zadawali tego typu pytanie. To znaczy, ci, którzy zostali w OFE, zapewne to wiedzą, bo to była ich świadoma decyzja. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że głównym zapominamy o tym, że to działanie zapowiedziane w stosunku do OFE jest połączone z budową zupełnie nowego systemu oszczędzania przez Polaków, prawda? Kapitałowego oszczędzania. Te programy, które mają być realizowane między pracownikami i pracodawcami, to jest pewna nowość w polskim systemie. To się pan podoba? Możemy, myślę, że tak. Myślę, że to Może jest... Pan zmienił poglądy, panie dyrektorze. Jeszcze ma pani moje tweety tak? Tutaj wypisałam z przeszłości. Tak, mam. Pisał pan tak. Rozpieszyć OFE i uratować własną skórę. Czy dzisiaj też by pan to powiedział o wicepremierze Morawieckim? Nie, powiedziałbym, na pewno nie powiedziałbym, że pan wicepremier Morawiecki zamierza, w cudzysłowie, rozpieszyć OFE. Proszę zwrócić uwagę, że mówiąc zupełnie poważnie, proszę zwrócić uwagę, że te przyszłe składki będą zarządzane przez instytucję państwową, co też zawsze pan krytykował. W pierwszym etapie tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest zasadniczo... Że uciekła z Ameryki, bo jej nie odpowiada tamten system. Bo tam po prostu jak nie zapłacisz, to nie masz, a ona tutaj przyjechała, bo tutaj jeszcze coś wyskubie. Konta emerytalne w trzecim filarze, czyli jakby mam zostać wzmocniony na trzeci filar, więc de facto z pieniędzy publicznych staną się prywatnymi pieniędzmi. Ale jeżeli ciało wyślizgać i ona o tym dokładnie nie widziała, a przyjechała, to ona niekoniecznie przyjechała po sprawę. Ona przyjechała, bo ona nie pasuje do Ameryki i ją albo ten mąż wygonił, bo coś takiego mogło być. No nie masz, ona sama mówi, nie mogła na siebie zapracować. No to po prostu zrezygnowała. Utrzymać się bardzo ciężko. Według mnie jest to bardzo dziwne, bo mimo wszystko, że ona jest matką dwóch córek i żoną jakiegoś Amerykanina, Hindusa czy co, no to jak to wyjechać? A poza tym bilet nie 5 zł, a poza tym to nie 5 km. Poza sezonem. Jeśli chodzi o dodatkowe oszczędzenie, to oczywiście te propozycje są ciekawe. Tylko ja chcę I ona sobie na pół życia zrobiła nieszczęścia, bo spadek to nie jest łatwo. Tutaj trzeba mieszkać, trzeba pilnować tego spadku. Czy podpisywać taką ustawę? To co by pan chciał? Myślę, że mnie akurat nie będzie się radził, czy taką ustawę podpisywać. Moje zdanie jest takie, że chyba trzeba będzie zróżnicować, ale naprawdę nie czuję się tutaj kompetentny, żeby radzić premierowi Morawieckiemu, jakie powinny być szczegółowe zapisy już w ostatecznym projekcie ustawy, czy też ustaw, powinien być pakiet ustaw. Oczywiście, że z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej byłoby uczciwie, gdyby zostało położone równe z rozlicowaniem między właśnie wysokością i połowa to jedna ósma plus za te wszystkie lata też odsetki, no to może i w sumie też być jedna czwarta. Biorąc pod uwagę czas, w którym ten wniosek został złożony, który może być wysadzony, nawet jesteśmy przed jednym szczytu NATO, tego typu zachowania opozycji nie dziwią. Podobnie jak złożono przed przegorza z Pekinu, propozycja wprowadzenia do konstytucji i możliwości obrony prezydenta. Ale zastanawiam się, bo pan jako prezydent jest bardzo krytyczny wobec rządzenia jego działalności, między innymi ekspertów smoleńskich. Tak, no byłem nawet minister Maciej powtarzał, że Polska jest kompletnie bezbronna, że zastał sił zbrojne w ruinie i to było głową przyczyną.
Towarzyszyłem prezydentowi w uczelniach Anaconda, którą obserwował. Tam spotkaliśmy się z kilkoma na generalnym sklepie. No to jeden z nich, Amerykanin, stwierdził, że mógł oddać swoich chłopców pod to łysko polskiego oficera. Nie ma z tym najmniejszego problemu. To jest najważniejsze dzisiaj w NATO i w polskiej armii, że polska armia właśnie jest w tej pierwszej lidze, jesteśmy profesjonalistami. I to w kontekście szczytu NATO jest dużo ważniejsze niż to, niż to, co zlikwidowano, co zaczęliśmy polegać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Grzegorz Stoczyński, Jan Ordyński i Michał Szubrzyński. Poranek Radia Tok FM. Reklama. Kochanie, jak Ci się podoba mój nowy kostium kąpielowy? Natrzasz mi plecy olejkiem? Ależ my jeszcze nie wyjechaliśmy na wakacje. Musimy najpierw wstąpić do serwisu. No i myślisz, że pojadę tam nieprzygotowana? Przygotuj się do wakacji w serwisie Toyoty. Wizualny sprawdzian tylko 49 zł, a wymiana oleju Toyoty z filtrem już od 199 zł. Szczególny u dealerów. Szukałam sprawdzonego leku na ból nóg i żylaki. Dlatego wybrałam Diogespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diogespanu na nic innego. Według badania TNS 9 na 10 użytkowników potwierdza, że Diohespan Max to według nich skuteczny lek na ból nóg i żylak. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nich. Przy użyciu zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu się przeciwstawić. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Mamy takie oferty na meble, że można spaść z krzesła, ale lepiej jest. No to przecież poleżeć w parku pod drzewem, chyba sama radość. Ja mam swoje, No ale to trzeba spokój, trzeba wyciszenia. Nie, no to ja, słuchaj, ja robię masaże, bo ja muszę przyznać masaż siatki. Bianka ugryzła komar, mały urwis przeszkadzał. To tak często działa w piasku, łatwo jak z chłodzącym pasem. Plasterek Entil dokładnie zakrywa miejsce ukończenia. Chronią się przed wypaleniem i zakażeniem, a także błyskawicznie łagodzi pieczenie i swędzenie. Franek może się spokojnie powiedzieć, a nie na szczęście dojdzie do podrażnienia. Entil, naprawdę szybki na ukąszenie. A dla popalonej skóry Entil oparzenia. Dziś kuchnia ciekawa jest, co mam przyniosła sama? Kasza bulgur, hummus, baklawa, daktyle, kuskus i... No ludzie też umierają. Tego się nie umiera, bo to jest zapalenie. A już teraz zapraszamy na tydzień orientalny wizyt. A w nim bogata oferta produktów orientalnych. Na przykład wrapy dule, jedynie 7,99 za 800 gramów. Idealny do wrapów filet z pierś kurczaka. Jedynie 11,98 za kilogram. No i teraz. Co tydzień stąd nowego. Lekko też nie rzucałam palenie. Trafiłam na detmoksan. Rzucanie nigdy nie jest proste. Ale detmoksan to ogromne ułatwienie. Nie paliłam już po 4 dniach. A na całą kurację wystarczyło jedno opakowanie. Detmoksan. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1 mg przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję nie do pacjentów z niestabilną trakcją piersiową zawalonym do serca, ponieważ na przykład zawalony serca może mózgu w ciąży podczas karmienia piersią. Aflofarm. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 5 lipca, minuta po 8. Informacje Tok FM. Elżbieta Mazur i Filip Ciapusz. Ministerstwo Zdrowia szykuje rewolucję w edukacji pielęgniarek. Związkowcy już wspominają o protestach. Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przestała działać. Jest przeciążona, bo maturzyści sprawdzają wyniki egzaminów. Dziś pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Na jej czele nowy prezes NBP.
Lice pielęgniarskie i kształcenie asystentów pielęgniarki w szkołach branżowych. Ministerstwo Zdrowia planuje reformę i konsultuje ją z wojewodami. Pielęgniarki, z którymi rozmawiała reporterka TOK FM Joanna Mąkosa, mówią, że nie chcą zmian i jeśli trzeba będzie, rozpoczną protesty. Powrót do średnich szkół medycznych ma rozwiązać braki kadrowe. W ubiegłym roku polskie uczelnie wyższe wykształciły niecałe 5 tysięcy pielęgniarek, mówi Beata Cholewka z resortu zdrowia. Część uczelni wyższych, które miałoby chęć kształcenia pielęgniarek, bez powodzenia stara się o akredytację ministra zdrowia. Z uwagi na kadry i na bazę, ta sytuacja jest coraz bardziej trudna. My musimy myśleć o zabezpieczeniu pacjenta. Ale gdzie przyszedł? Systemu ustawy z ogonie Europy uważa za pomoc prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek Polskiej. Skoro mamy pomoc unijnym pielęgniarkom, skoro mamy uczelnię wymogi, parę lat temu stwierdzono, że niestety my nie Obecnie co piąta polska pielęgniarka za granicą pracuje w swoim zawodzie. Większość wykonuje pracę poniżej kwalifikacji. Ale gdzie ona była? Ona była w domu. Maturzyści poznają dziś wyniki egzaminu dojrzałości. Do szkół trafią świadectwa maturalne, aneksy, informacje o wynikach i to w szkołach można je odbierać. Niecierpliwi od rana próbują logować się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chętnych jest jednak zbyt wielu i strona jest przeciążona. Jak sprawdziliśmy przed chwilą, przestała działać. NATO chce zwołania Rady z Rosją zaraz po szczycie sojuszu w Warszawie, który zaczyna się w ten piątek. Szczyt odbywa się w czasach wielu wyzwań i zagrożeń płynących z różnych kierunków, mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Na szczycie w Warszawie zaakceptujemy obecność wojsk NATO we wschodniej części sojuszu. Do Estonii, Łotwy, Litwy i Polski trafią 4 międzynarodowe bataliony. Lithuania and Poland. Ten szczyt jest niezwykle istotny, podkreślał przed chwilą w poranku radia TOK FM szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta. Marek Magierowski podkreślał, że negocjacje w sprawach, na których Polsce zależało, trwały od wielu miesięcy. Mam nadzieję, a nawet przekonanie, że osiągniemy to, na czym nam najbardziej zależało, czyli mówiąc górnolotnie na wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, na tym, żeby NATO weszło w końcu do Polski, tak jak mówił wielokrotnie pan prezydent Duda, używając takiej frazy, że my weszliśmy do NATO, ale NATO jeszcze realnie do Polski nie weszło. Szczyt NATO zaczyna się w piątek. Do Warszawy przyjedzie 2000 delegatów, w tym 20 prezydentów oraz kilkudziesięciu premierów, ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony. Rosyjskie media cieszą się z inicjatywy polityków prawicowej włoskiej Ligi Północnej, którzy chcą, by władze Lombardii przyjęły uchwałę o zniesieniu antyrosyjskich sankcji. Pomysłodawcy nalegają, by władze najbogatszego regionu Włoch zaapelowały do rządu o zakończenie obowiązujących od ponad 2 lat ograniczeń w handlu z Rosją. Prowadziła je Unia Europejska w odpowiedzi na zajęcie przez Rosję Krymu i eskalację walk na wschodzie Ukrainy. Warto zauważyć, że Liga Północna, która zgłosiła projekt uchwały w Lombardii, jest jedną z europejskich prawicowych partii, regularnie wspieranych finansowo przez Rosję. A to, że była w domu, to w jakim domu? No u siebie była w domu. Francuskiemu Frontowi Narodowemu, greckiemu Złotemu Świtowi i węgierskiemu nacjonalistycznemu Janubikowi. Słuchasz informacji z TOK FM. Zaczyna się pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej pod nowym kierownictwem. Na czele Rady zasiądzie nowy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Czy należy spodziewać się w związku z tym jakichkolwiek zmian? O tym poinformowali. Choć prezes Banku Centralnego i jednocześnie szef RDB jest nowy, to nie należy spodziewać się żadnych rewolucji. Adam Glapiński, tuż po tym jak objął swoją funkcję, mówił, że obecny poziom stóp procentowych jest optymalny, a obniżenie tempa wzrostu gospodarki jest tymczasowe. Podobne zdanie mają inni członkowie RDB, więc obecny, najniższy w historii poziom stóp procentowych, jeżeli tylko nie wydarzy się nic złego w gospodarce, może zostać utrzymany na dłużej. Decyzję Rady poznamy jutro. Jutro usłyszymy też uzasadnienie, a to z niego można wyczytać najwięcej o kierunku, w którym podąża RPP. Wojciech Kowalik, TOK FM. A na koniec jeszcze kilometry kabli, kilkadziesiąt wyjść ewakuacyjnych i tysiące przenośnych toalet. Na kampusie Miłosierdzia w Brzegach pod Krakowem trwają intensywne przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Przyglądała mi się Paulina Nawrocka. Do Światowych Dni Młodzieży zostały 3 tygodnie. W Brzegach ruszyła budowa ołtarza, robotnicy kładą kilometry kabli i ustawiają rusztowanie pod telebimy, mówił burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Komitet organizacyjny wszedł ze strony po prostu pracą i przygotowuje już sektory, przygotowuje wydzielenia sektorów, przywozi toalety, rozpoczyna się budowa ołtarza, drogi tymczasowe również prawie są gotowe. W rzeczywistości to, co będzie służyło pielgrzymom w takiej części bezpośredniej, jest tak bardzo, bardzo zaawansowane. Strona
zostało już 5 z planowanych 9 tymczasowych mostów telekomunikacyjnych. To jest bardzo częste pytanie, że będzie można się skontaktować. Faktycznie chcemy tutaj ponad 2 miliony ludzi, czy milion ludzi, żeby po prostu mogli do swoich bliskich zadzwonić, powiedzieć, że jesteśmy tu, w fajnym miejscu i jest wszystko dobrze. Nieopodal kampusu Caritas postawił murowany budynek, tak zwany dom wsparcia, w którym przygotowano pokój dla papieża Franciszka. Jeśli zechce, będzie mógł w nim nocować podczas tak zwanego nocnego czuwania. Z brzegów Paulina Nawrocka, TOK FM. Pogoda. O poranku miejscami, zwłaszcza na zachodzie, jest mglisto. W ciągu dnia w tej części Polski niewykluczone burze, a na wybrzeżu przelotny deszcz. W pozostałych regionach przez cały dzień ma być pogodnie. Najcieplej ma być w Krakowie do 26 stopni, we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach 25, w Warszawie, Toruniu i Poznaniu do 24, 22 stopnie dziś na termometrach nad morzem i w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. A w studiu Grzegorz Straczyński, Gazeta Wyborcza. Jan Urdyński, Przegląd. I Michał Szulczyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Wniosek złożyła Platforma Obywatelska. Czy to jest wniosek zasadny? Czy Macierewicz jest złym ministrem obrony narodowej? To może zacznę od Michała. Znaczy, jeżeli uzasadnieniem tego wniosku ma być publikacja, która się ukazała niedawno w Gazecie Wyborczej na temat rzekomych związków ministra Macierewicza, to moim zdaniem nie, bo to był tekst historyczny oparty na tym, że kiedyś minister Macierewicz miał związki z jakimś panem, który potem okazał się kimś tam, a równocześnie... Tajnym współpracownikiem. A kiedyś równocześnie przewijali się w jego to otoczenie pan, który dzisiaj jest związany z partią. Z partią zmiany, tak? Mhm. Bo zawsze mi się mówi zmiana i razem, a to straszny błąd, tylko mi się pomaga. No nie, to więc w takiej jednej rozmowie... Przywołujemy cię do porządku. Tak, tak, więc z partią zmiana. Więc to nie jest powód do odwołania. To raczej jest... Tam było jeszcze inne uzasadnienie, że minister Macierewicz przedstawia polską armię jako tę, która jest w ruinie, totalną dezintegrację, no że to jednak osłabia morale państwa, jeżeli minister obrony narodowej. No i w takim wypadku, żeby wzmocnić morale polskiej armii przed szczytem NATO, Platforma będzie dzisiaj debatować nad odwołaniem ministra obrony narodowej, co mi się wydaje kompletnie absurdalne. Ja nie jestem jakimś gorącym fanem Antoniego Macierewicza, zawsze praktycznie podchodziłem do tego, co robił z Komisją Smoleńską i do tego sposobu, w którym się na ten temat wypowiadał. Natomiast muszę powiedzieć, że jak obserwuję go jako ministra obrony narodowej, mam wczoraj zbierały za wodę. Ignorancję jego oceny, tak? Bo jak słyszę jego ocenę, że na naszą wielką sukcesem jest połowę generałów, którzy są związani z poprzednim systemem, to nie mam wrażenia, żeby to było celem samym sobie. Tak? Znaczy, wielu generałów dzisiaj, którzy współpracują z NATO, mają certyfikaty natowskie, są znani przez naszych zachodnich partnerów za po prostu dobrych, fachowych generałów. I wymienianie ich w tej chwili nie jest, wydaje mi się, najważniejszym celem. Tym bardziej, że na przykład minister zdecydował o tym, żeby pozostawić na stanowisku szefa sztabu generalnego. W związku z tym nie wszyscy byli, poprzedni generałowie byli fatalni. Grzegorz Straczyński. Macierewicz był takim elementem wyborczego dealu PiS-u z tą spokojniejszą częścią publiczności, czy tam przekonano. Znaczy takim elementem, że przecież była obietnica, że nie będzie w rządzie. Beata Szydło powiedziała, że minister obrony narodowej będzie Jarosław Gowin. No i jak wprawda jakiś wygrał wybory, to minister Macierewicz jest w rządzie, więc jest to, a był to bardzo ważny element poza obietnicami socjalnymi i taką obietnicą większej troski, które PiS skierowało do dużych grup społecznych. Elementem obietnicy wyborczej było również to, że będzie po pierwsze ręka wyciągnięta do zgody, a po drugie taki spokój, to znaczy to, że właśnie w rządzie nie będzie tych najbardziej kontrowersyjnych postaci. Ta obietnica została
złamana. Była to naprawdę istotna obietnica, istotny element. Ale zobacz, że to mi się nie udaje tego ubezpieczenia wyrwać. Natomiast minister Macierewicz jest... Tak działa, jak się przeczytał teksty tego, który jest niezwykle kompetentny w tej sprawie i naprawdę opisuje Macierewicza bardzo obiektywnie. Za mojej kadencji. Potrafi go też pochwalić. Macierewicz jest... Jak wtedy, no, to jest no, a oni ciągle z działu windykacji rozumiesz, za was tego. Fatalny. Macierewicz jest, chcę powiedzieć, lepszy minister niż ja się spodziewałem. W sensie, że jednak on się bardzo pilnuje, żeby nie eskalować i tak dalej. Zobaczymy. Sam wniosek jest o tyle... Wiesz, to jest ciekawa sugestia, bo to już wspomniałam sobie taką rozmowę w Pan 24, Andrzej Morozowski. Oczywiście, bo no, wszyscy narzekaliśmy na Macierewicza, ale faktem jest, że w ciągu ostatnich miesięcy nie zrobił żadnego szaleństwa, które by... To myślę, że to było też takie działanie zupełnie niemożliwe, że jeżeli chciało się by wywrócić Czytna, to naprawdę postawić duże znak zapytania przed tym, co się ma za chwilę. Mów normalnie, ja słyszę. Polska rozpocząć, no to by było można za dywersję uznać wręcz tego typu działalność. Więc, myślę, że jakieś takie uspokajające środki Antoni Macierewicz dostał, które po prostu jego dynamikę polityczną uspokoiły. Michał Szulżyński wspomniał tu o szefie sztabu generalnego. Z tego, co ale to jest wszystko, te firmy są to, państwowe. To wskazówka sojuszników też, żeby obecny szef sztabu generalnego miał przedłużoną misję, bo jest osobą kompetentną, bardzo dobrym dowódcą, znającym języki obce i mocno obecny w trupie. Jednak poważne oskarżenie, znaczy, że nie jesteśmy suwerennym państwem, a Sejm przyjął uchwałę o tym, że jesteśmy suwerennym. Trudna uchwała, że tak powiem, ta uchwała według mnie była absurdalna zupełnie. No co uchwała o tym, że jesteśmy suwerennym państwem? Poza tym, jeżeli decydujemy się na obecność w sojuszu, to jednak pewne wymagania i to sojuszu obronnym, wojskowym, to nie są jakieś figle, gdzie można nie wiadomo co wyczynić, to jednak jakieś wymagania w stosunku na przykład do najwyższych dowódców, którzy znają również tajniki NATO, znają całą strukturę NATO i tak dalej, musimy respektować. No i tyle. I o to chodziło. To nie chodziło o to, że ktoś odbiera nam suwerenność, tylko żeby nie było jakichś wariatów. A przecież były, zaczynając od ujawnienia poprzedniej w czwartej RP naszego wywiadu wojskowego i kontrwywiadu wojskowego. Do dzisiaj sprawa w gruncie rzeczy nie jest rozliczona i nie wiadomo na jakiej podstawie się dostało. Zapowiadano, że wojskowe służby informacyjne to jest przedmiot jakiejś szczególnej zarazy i zbrodni. Żaden proces, żaden akt oskarżenia nie wpłynął. To też trzeba o tym pamiętać. A kto za tym wszystkim? Kto tym wszystkim kierował? Kto za tym wszystkim stał. Polityki smoleńskiej przez PiS, której głównym autorem jest, albo jednym z dwóch głównych autorów jest Antoni Macierewicz, no też nie dodaje powagi i jego postępowaniu politycznemu. No więc ileś zastrzeżeń można było powiedzieć i jest. I to nie są jakieś wydumane historie, które nie wiadomo skąd się wzięły pod adresem Antoniego Macierewicza. No, przed chwilą Grześ wspomniał o tej obietnicy wyborczej, znaczy o tym, że nawet premier się wypowiedział autorytatywnie, że nie będzie ministrem obrony. No dlaczego się wypowiedziała? Przecież nie dlatego, że nie lubi Antoniego Macierewicza, tylko jednoznacznie wiedziała, że budził przerażenie, jakie to skutki może wywołać. No, przecież on to był jeden z tych kandydatów na posła, który był wyraźnie skrywany w kampanii wyborczej. Nie pojawiał się na publicznie w tej ofensywie, w ofensywie wyborczej Prawa i Sprawiedliwości przed elekcją. No więc to wszystko składa się na taki obraz człowieka, powiedziałbym, mocno rozhermetyzowanego. Michał, coś do... Ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że fakt, że audycji Radio Tok FM trzech komentatorów nie potępiło w czambu Antoniego Macierewicza, a sam sobie z wielkim sukcesem Antoniego Macierewicza, tak? Bo to pokazuje, że... No, ale wiesz, to znaczy, że mamy słabe ambicje, jeśli chodzi o państwo. Myślę, że Grzegorz Soczyński to trafił w sedno. Czy można było mieć potworne obawy wobec ministra Macierewicza, a po prostu
on część, on po prostu zawiódł swoich krytyków, no, czy, bo zwróćcie Państwo uwagę na rzecz następującą, znaczy, Smoleńsk nie jest tematem głównym działalności ministra obrony narodowej, powołał komisję, komisja sobie w ciszy gdzieś pracuje i tak dalej. Zobaczymy, jak długo ta cisza będzie trwała. Okay, obiecuję, że będzie za chwilę, będzie zrekonstruowana ostatnia minuta, no okay, więc zobaczymy, co się stanie. Na razie mija, ja myślę, że wszystko ile 8 miesięcy rządu. Nie, to nie jest, znaczy, środki uspokajające, o których ty mówisz, ja w ogóle takich porównań nie lubię, bo to już, wiesz, idzie w inną stronę, ale chciałem tylko powiedzieć, że te środki uspokajające będą działały dalej, bo teraz będzie konstruowana ta brygada, oni by ci żołnierze będą przyjeżdżać, więc to nie jest tak, że można teraz nagle po szczycie NATO zacząć jakieś dziwaczne w wojsku ruchy i Amerykanie się, prawda, nie zorientują i na to nie będzie... Dobrze, Michał, kończy zdanie i informacje. Jednak jak się śledzi działalność MON-u i widzi się z iloma dowódcami, z iloma ministrami, z iloma przywódcami spotyka się Antoni Macierewicz, to gdyby był jakimś potworem objętym kordonem sanitarnym, to oni by, nie wiem, kontaktowali się z kimś innym, kontaktowaliby się z prezydentem Dudą, a nie z Antonim Macierewiczem. Więc on jest, znaczy tutaj jego największy sukces jest to, że został uznany przez cały świat za partnera, oczywiście mających swoje wady i tak dalej, ale za normalnego polityka. Nie, to jest tak, że akurat cały świat nie miał innego wyjścia, no bo szef MON to jest szef MON i tyle, więc no dobra. Ale już ten wątek zamkniemy, informacje Radia Tok FM. Poranek Radia Tok FM. Reklama. Dawno Polska przegrała, po co tu wrzeszczeć? Co to? A ja pytam, bo widziałem, że pan by pytali na śniadanie, to pokazywali w telewizji takie coś. Taka jest prowadnica jakby, nie? Tak i wali łapą tak. I takiego nie ma. A pan sprawdzi, co? Rogalska się nazywa. Czyli takiego nie ma. Nie macie rogalskiej? Nie. Kurde. Bo to proszę pana, po prostu to nie trzeba, jakby ona sama jakby wbija gwóźdź, o to chodzi, nie? Rozumie pan? No chyba z tym, że ja mam system wbijania gwoździ podłączone do kompresora. Ona najpierw taki jakby bierze powietrze, tak? No, nie bierze ona powietrze, ma podłączone z kompresora. To ten kamel był obok tylko. Tomasz Kamel. Znam. No, stał i patrzył, a Rogalska wzięła taki zamach. I pierdut ręką normalnie w gwoździa. Zamach na wili. No, wzięła i ręką normalnie w taką torebkę papierową. Pierdut i normalnie gwoździa wbiła w blat. Ręką. No trudno, tego kilka nie widziałem. No a szkoda. No widzę. Ja właśnie pomyślałem, żeby sobie taką rogalką coś zakupić, a co ostatnie. Zarabia się coś, przepraszam, jeśli zarabia to można, nie? A szopę mam taką do postawienia. I pomyślałem, po co będę popylał po tej szopie z młotkiem, jakbym taką rogalską wziął, na, po prostu raz, dwa gwoździe po prostu na całej szopie by poszło, bo to tam są takie sporniki, deski idą wzdłuż, to trzeba tam po prostu polecieć, sporo gwoździa pójdzie. Ja bym się siedział w takim krześle turystycznym, kawę się sieknę, gruntową. Z kamelem. No tak samo. No pewnie. Kawkę, ja tu lubię taką kawkę zalewaną taką z gruncikiem, nie? No, to jak to wolić. No, a co, rozpuszczalna? A, nie, to było rozpuszczalne. No, ja tu taką normalnie po polsko-turecką, nie? Kawka w cieniu leżak turystyczny, nie? I rogalska, żeby kopylała mi z gwoździami, po prostu... Zrobiłaby robotę. No i w końcu się dogadaliśmy. Ogarnęłaby temat na pewno. No i teraz mi chodzi, no i my w ogóle ogarniamy idei. Ja zapraszam też do siebie na działkę, nie? To wszystko? Tylko ja mam gwoździe, a teraz no po prostu, że, no załóż mi tę rogalską, no. I na pewno gdzieś matko, ale to nie dzisiaj, to jutro. Detektyw Invektyw. Zawsze rano w Radiu Wawa. Zaczęły się różnego rodzaju naciski i nie tylko być może wewnątrz parlamentu, ale także być może z sił zewnętrznych. Być może ze strony ukraińskiej na przykład, a może nie tylko, a może nie ale tylko. Ale strona ukraińska naciska na polski Sejm? A czemu nie?
No, mam taką informację. No więc właśnie z tą suwerennością to jest tak, że ona jest na sztandarach. Natomiast w momencie, kiedy można spokojnie podjąć projekt uchwały na tym Sejmie lub zrobić posiedzenie 11, to tego nie ma. Ja jeszcze może skończę, panie redaktor, że tego 11 lipca w sali kolumnowej Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego organizuje konferencję, w której weźmie udział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, będą środowiska kresowian i my postaramy się zadbać o to, jeżeli Sejm tego nie będzie w stanie zrobić, aby 73. rocznicę banderowskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich uczcić godnie. Na 7 lipca też jest zapowiedziana pikieta przed Sejmem, żeby podjąć ustawę właśnie. Dobrze, w tej sprawie. Weźmiemy w niej udział jako klub parlamentarny, jako nasze środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wspiera to, aby w prawdzie historycznej budować dobrosąsiedzkie stosunki z Ukrainą, bo byliśmy jedynym ugrupowaniem, którego liderzy nie jeździli na Majdan i nie wykrzykiwali banderowskich haseł sława Ukrainie i teraz mają z tym problem. No tak, panie pośle, ale pan ciągle, znaczy nie pan ciągle, ale ciągle politycy PSL-u mówi o banderowskich, mówią o banderowskich hasłach, ale tam nie tylko były banderowskie hasła, tylko tam była rzeczowa, tylko właściwa pomoc demokratycznej Ukrainie. To nie było tak, że ktoś tylko banderowskie hasła wykrzykiwał. To prawda. A dlaczego PSL-owi tak strasznie zależy na tej kwestii ludobójstwa? No więc jeszcze raz podkreślam, po pierwsze dlatego, że chodzi o prawdę historyczną, po drugie, że w sposób wyjątkowo ideowy jesteśmy związani z tym upamiętnieniem, ponieważ 99% dotyczyło to mieszkańców wsi, rolników, chłopów. Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe o to zabiega. No więc cóż się dziwić, że chcemy, aby nazwano prawdę wołyńską tak, jak ona w rzeczywistości była, a więc ludobójstwem ze szczególnym okrucieństwem, które dotyczyło głównie mieszkańców polskiej wsi na Kresach Wschodnich. To teraz porozmawiamy chwilę o przyszłości. Czy pan się cieszy z tego wielkiego prezentu, który jako przedstawiciel społeczeństwa ma pan dostać w związku ze zmianami w OFE? No, dziękuję za ten prezent, pani redaktor. No, chcę tylko powiedzieć jedno, że to, że PiS przejmie środki z OFE od początku było oczywiste, bo po pierwsze nie zgadza się to jakby z ich doktryną ekonomiczną, ponieważ PiS głównie hołduje etatyzmowi, a więc wolne, prywatne fundusze emerytalne to nie jest bajka pisowska. A po drugie PiS... No, a co zrobiła koalicja PO-PSL ze środkami z OFE? Przeniosła do ZUS-u i spowodowało to zmniejszenie długu publicznego i możliwość inwestowania. Natomiast jeśli zaś chodzi o drugą kwestię, to przecież nie miejmy złudzeń, że rozbuchane obietnice wyborcze muszą znaleźć pokrycie w środkach finansowych, więc nie dziwmy się, że właśnie w tym kierunku PiS poszedł. Jest za mało danych, aby w dniu dzisiejszym przesądzać, w którym kierunku te pieniądze pójdą. Jedno jest pewne, że środki te albo trafią jako transfer społeczny, aby zabezpieczyć 500+ i różnego rodzaju inne obietnice społeczne, albo też, przepraszam bardzo, pójdą na tak zwaną reindustrializację, z tym, że zastanowić się trzeba, czy w pojęciu PiS reindustrializacja nie oznacza po prostu nacjonalizacji, bo generalnie reindustrializacja rozumiana jako jakby rozwój przemysłu dla zwiększenia PKB w Polsce nie jest potrzebna, bowiem jesteśmy jednym z bardziej uprzemysłowionych krajów Unii Europejskiej. Ale co, niepotrzebny jest plan Morawieckiego? A proszę mi powiedzieć, panie redaktor, może odwrócimy teraz taką sekwencję zdarzeń w telewizji. Proszę powiedzieć, na czym polega pan Morawiecki? Znaczy, odwracam sekwencję, że pan mi teraz zadaje pytanie. No więc właśnie, dlatego, że my do dzisiaj nie wiemy, na czym polega plan Morawieckiego. Można tylko powiedzieć, że na podstawie tych założeń jest to plan wielu sprzeczności, ponieważ z jednej strony na przykład mówi się o tym, że będzie wspierany przede wszystkim biznes krajowy, rodzimy, co jest oczywiście bardzo dobre. Z drugiej zaś wysyła się zachęty do inwestowania dla inwestorów zagranicznych. I nie jest określony horyzont czasowy, nie ma określonych jakby źródeł finansowania, więc naprawdę jest zbyt wiele znaków zapytania, abyśmy dzisiaj mogli mówić o czymś, co się nazywa planem Morawieckim. Ale pan premier Morawiecki też przedstawił taki zarys planu, nowego planu emerytalnego dla tych osób, które zechcą inwestować w siebie na przyszłość. I właśnie to, co się ma stać z OFE, ma być elementem tego planu. Pan w to nie wierzy? To znaczy, ja chciałbym, żeby tak było, bo przecież każdy z nas prędzej czy później będzie emerytem. My dzisiaj
oczywiście płacąc składki mamy tego świadomość, że te składki de facto one są tylko księgowane, ale w wymiarze w takim realnym to one idą na bieżące wpłaty dla obecnych już emerytów, tak, dla naszych rodziców. Natomiast no, oczywiście solidarność pokoleni, solidarność społeczna w tym zakresie obowiązuje i oczywiście no, chciałbym, żeby to się jak najlepiej powiodło, no bądźmy też, nie bądźmy oszołomami. I na koniec pana zapytam, jak się panu podobają pomysły niedawnego koalicjanta, czyli Platformy Obywatelskiej, na zmiany w ustroju, w konstytucji, mianowicie procedura impeachmentu z udziałem obywateli, którzy mogliby wyrazić swoją niechęć wobec prezydenta kraju w referendum, likwidacja urzędów wojewódzkich, zmniejszenie liczby posłów do 380 i tak dalej. Co tam jeszcze jest? Aha, wpisanie do konstytucji przynależności Polski do Unii Europejskiej po wsze czasy. Więc niektóre oczywiście mi się podobają, natomiast niektóre budzą uśmiech, ponieważ mam wrażenie, że... Proszę się uśmiechnąć w którym momencie, bo nie widziałam. Uśmiechnąć mógłbym się wtedy, kiedy jest mowa o procedurze impeachmentu, wprowadzenia wobec pana prezydenta, co pokazuje, że one mają taki charakter jakby doraźny, a nigdy nie wolno pisać konstytucji jakby pod impuls, tylko ona musi mieć bardziej docelowy i całościowy charakter. Natomiast bardzo mi się podoba na przykład ograniczanie roli, czy nawet likwidacja urzędów wojewódzkich, bo ja jestem zdania, ponieważ jestem samorządowcem, byłem starostą, radnym, właściwie pracowałem we wszystkich kategoriach samorządu, uważam, że im mniej centralizmu, tym lepiej wspólnoty sobie radzą, więc akurat w tym przypadku zgadzam się z byłym, jak pani powiedziała, koalicją. Dziękuję bardzo. Poseł Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję bardzo. Powtórka Salonu Politycznego Trójki o 8.35 na antenie Polskiego Radia 24 w odbiornikach cyfrowych DAB+ oraz na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę. Po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilaty 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Słucham pana. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pewny. Jest mi niedobrze. Mam gazy? No tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami, a to tłuszcz najczęściej jest przyczyną dyskomfortu trawiennego. Dlatego polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów, stymulują wydzielanie soków trawiennych i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit. Weź Travisto i poczuj się 100 razy lepiej. Travisto i Travisto. Jestem wafelkiem, chrupie. Jestem drugim wafelkiem, chrupie, a radość mi sprawia 50% rabat. Jestem wodą mineralną, gaszę pragnienie. Jestem drugą wodą mineralną z 50% rabatem, tak samo gaszę. Takich jak wy jest całe mnóstwo. Jestem Marek, pracuję na stacji Orlen. Udzielam rabatów. Ogrom produktów, wśród nich wafelek Prince Polo XXL i woda na łęczowianka pół litra. Z minimalnym rabatem 50% na drugi produkt. Oferta obowiązuje do końca sierpnia na wybranych stacjach. Orlen, najbliżej. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jak mam przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzuch. Nie dopinam spodu. Z tymi butami nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8.30. To już czas na skrót wiadomości Beniamin Filip. A na początek Sejm, tam trwa posiedzenie Komisji Obrony, które ma zaopiniować wniosek Platformy o wotum nieufności wobec szefa MONY. Po 9:00 tym wnioskiem zajmą się już wszyscy posłowie. PiS mówi o próbie wywołania konfliktu przed szczytem NATO. Piotr Zgorzelski z PSL w Salonie Politycznym Trójki odpowiadał tak. Zawsze są w tym temacie dwie narracje. Pierwsza partii rządzącej, która twierdzi, że termin jest niefortunny, miejsce nieodpowiednie, ale też jest prawo opozycji do składania takich wniosków.
Piotr Zgorzelski zapowiedział, że ludowcy zagłosują za odwołaniem Antoniego Macierewicza. Z sejmowej arytmetyki wynika jednak, że wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON zostanie odrzucony. Na ten dzień maturzyści czekali z niecierpliwością. Dziś wreszcie mogą się dowiedzieć, jak poszły im egzaminy dojrzałości. Wyniki opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, ale jej strona nie działa, powodem zapewne przeciążone serwery. Wyniki można też sprawdzać na stronie obwodowych komisji egzaminacyjnych i w szkołach. W Strasburgu drugi dzień obrad Parlamentu Europejskiego. Europosłowie będą dyskutować o rezultatach unijnego szczytu w sprawie Brexitu. Przeważają opinię, że żadne negocjacje nie powinny być podejmowane, dopóki Wielka Brytania formalnie nie poinformuje o swoim zamiarze wyjścia z Unii. Wielozadaniowe myśliwce F-16 gotowe do lotu do Kuwejtu. Maszyny z biało-czerwoną szachownicą będą pełnić misję obserwacyjną w ramach globalnej koalicji przeciwko tzw. państwu islamskiemu. Przez cały dzień słonecznie na południu i na wschodzie, poza tym pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze i to z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 19 stopni w Suwałkach, 21 w Olsztynie i Elblągu, 24 w Warszawie, Grudziądzu i Zielonej Górze, do 26 w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Kiedy na hemoroidy dostałam tabletki Proctohemolan Control, byłam zdziwiona. Tabletki na hemoroidy? Tak, bo musiałam wzmacniać żyły od wewnątrz, żeby hemoroidy nie nawracały. Tabletki doustne Proctohemolan Control wzmacniają naczynia żylne oraz zwalczają stany zapalne. Proctohemolan Control. Tabletki Diosmina. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.